Siostry i bracia. Muszę skomentować ten przyszłotygodniowy piknik. Jak będziecie mieli kołacze, to się zastanowię, czy przyjechać. Nie ma nic tak dobrego, jak tutaj te wasze regionalne kołacze. Najgorsze jest to, że nie można ich gdzie indziej w Polsce kupić. Jacyś nieumiejętni ci piekarze gdzie indziej. Ja wcale nie mam tak dużo czasu na dzisiejsze zwiastowanie słowa, więc mam nadzieję, że uda mi się. Przyznam szczerze, że bywając tutaj na tych uroczystościach w waszym okręgu, a zawsze przyjeżdżam tutaj z wielką radością, gdybym miał powiedzieć, dlaczego z wielką radością, to nie dlatego, że chcę być uprzejmy, ale jak to brat Michał Chydzik mówi, że nie jestem Stella, ale przyjmujecie mnie jak swojego. I tak sobie myślę, cudownie mi tutaj między wami, chociaż jak bywam w tym waszym regionie, to często i przy znakomitych kaznodziejach, przy bracie Michale i prezbiterze naszym okręgowym, pastorze Edwardzie Lorku, i ja zawsze głoszę Słowo Boże, a to znakomici kaznodzieje i trochę myślę, coś tu chyba nie tak, ja bym chętnie posłuchał. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów i trochę okolicznościowo, ale też i do każdego z nas, mam nadzieję, na temat namaszczenia i na temat płaszcza namaszczenia, o jakim my, zielonoświątkowcy, dosyć często mówimy i o czym dosyć często wspominamy. Jest taka historia w Biblii, na której opieramy całą tę ideę i na podstawie której uczymy się o tym, że w życiu człowieka jest potrzebne i niezbędne namaszczenie. Że tak naprawdę bez tego namaszczenia to choćbyśmy byli nie wiadomo kim, choćbyśmy nie wiadomo jak dobrze przygotowali się teoretycznie na najlepszych szkołach, to bez tego namaszczenia jesteśmy nikim. Bo Pan Bóg daje wzrost. My wykonujemy jakieś dzieło, wykonujemy jakieś zadanie, ale nie jesteśmy w stanie tchnąć życia, duchowego życia, we wszystko, co robimy w służbie dla naszego Pana i dla Kościoła. To duchowe życie jest suwerennym dziełem Ducha Świętego w nas i przez nas.
ale żeby to suwerenne dzieło mogło się odbywać w naszym życiu, żeby ono miało miejsce w naszym życiu, musi się wydarzyć coś, co czasem przy różnych okazjach nazywamy płaszczem namaszczenia, tą szczególną Bożą obecnością. W pierwszej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, jest historia o Eliaszu i o Elizeuszu. Kawałek przeczytam, troszkę dopowiem ze względu na czas. Drugi rozdział pierwszej Królewskiej, 5:15. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy przybyli, byli w Jerychu i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on odpowiedział: o trudną rzecz prosiłeś. Lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. Zaczęło się od tego, że pewnego razu Bóg powiedział do Eliasza: wyznacz na swojego następcę Elizeusza. Powiedział jeszcze mu dwie inne rzeczy, które miał zrobić. Ale tych dwóch innych rzeczy nigdy Eliasz nie uczynił. Nie wyznaczył Hazaela na króla nad Aramem i nie wyznaczył nigdy Jehu na króla nad Izraelem. Wypełnił tylko to jedno zadanie. Wyznaczył na swojego następcę jako proroka Elizeusza. Jak się to odbyło? Poszedł Eliasz do Elizeusza, wziął swój płaszcz, kiedy ten orał, narzucił na niego i powiedział: powołuje cię Pan na proroka. Było coś niezwykle ważnego, istotnego i symbolicznego w tym narzuceniu płaszcza. Potem widzimy, że Elizeusz chodzi za Eliaszem. Mówi: jako żyje Pan i jako Ty żyjesz, nie odstąpię od Ciebie. Widzimy też, już czytaliśmy to w tym fragmencie, że poprosił, zapytał Eliasz Elizeusza, mówiąc: co mam dla ciebie uczynić? Elizeusz poprosił wówczas o 2/3 ducha. Myślę, że nasz język polski i nasza kultura nie oddaje sensu tego, o co poprosił. Co to znaczy 2/3? Otóż w Izraelu był taki zwyczaj, że pierworodny syn, który dziedziczył po ojcu imię i całą duchową i materialną spuściznę, otrzymywał 2/3 wszystkiego, a 1/3 to byli pozostali synowie. Innymi słowy, to wyrażenie 2/3 twojego ducha to jest prośba o całe dziedzictwo Eliasza. Czego chcesz? Chcę dziedzictwa po tobie. Chcę mieć to, co ty sam zdobyłeś, a potem to pomnożyć. Chcę mieć tę samą relację z Bogiem, którą ty masz, by ona stała się częścią mojego życia. Chcę, by ta moc Boża, która tobie towarzyszy i mnie towarzyszyła, by twoje imię
Twój dorobek, Twoje dziedzictwo przeszło i na moje życie. I wówczas Eliasz powiada tak, o trudną rzecz poprosiłeś. I okazuje się, że ten płaszcz, który miał Eliasz, gdy zostaje on zabrany do nieba, pozostaje. I Elizeusz otrzymał dziedzictwo po Eliaszu. Otrzymał ten płaszcz. Otrzymał namaszczenie. Otrzymał ten szczególny dar łaski Bożej, o którym marzył. I my marzymy jako Boży lud o tym płaszczu namaszczenia. Bogusławie, zaczynając swoją służbę tutaj w tym zborze, pewnie marzysz o tym namaszczeniu, które miał pastor Michał. I dobrze robisz. Marzymy o tym, by szczególna Boża obecność i moc i chwała towarzyszyły nam. W przypadku Elizeusza fizycznie znakiem tego dziedzictwa był płaszcz Eliasza. Ale kiedy rozmyślałem o tym słowie, kiedy rozmyślałem o tym namaszczeniu, które otrzymał Elizeusz, o tej szczególnej przychylności Bożej, zacząłem się zastanawiać, w czym tkwiła istota tego namaszczenia i jak należy rozpatrywać ten płaszcz namaszczenia, który otrzymują mężowie i niewiasty Boże, gdy udają się do służby. I muszę powiedzieć tak, że gdyby istota tkwiła w tym płaszczu, to byłbym chyba trochę zawiedziony, bo co za różnica między płaszczem a różdżką Harry'ego Pottera? My nie widzimy istoty w przedmiotach. My nie widzimy istoty w jakichś szczególnych rzeczach, które się wydarzą w naszym życiu, ale muszę to powiedzieć bardzo jasno, że szczególną rzeczą wynikającą z namaszczenia Bożego nad naszym życiem jest nasza relacja i szczególna Boża obecność i szczególna relacja, jaką mamy z Bogiem. I pewnie mógłbym dzisiaj o wielu rzeczach powiedzieć, ale powiem o trzech. Postaram się w skrócie. Ale nie dowierzajcie kaznodziejom. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, namaszczenie i płaszcz Bożego namaszczenia towarzyszy nam wtedy, kiedy realizujemy swoje powołanie. Elizeusz powiedział, jako żyje Pan i jako Ty żyjesz, nie odstąpię od Ciebie. I nasze życie nie polega na tym, że każdy z nas wybiera sobie coś w życiu, co mu się najbardziej podoba, co mu najbardziej odpowiada i mówimy, to ja w Królestwie Bożym będę prorokiem, bo lubię prorokować. Albo ktoś inny powiada, no to ja się zajmę tym. To nie tak działa. To Bóg nas wybiera, a nie my wybieramy coś od Boga. To jest Jego odwieczne zrządzenie. To jest Jego pragnienie i Jego marzenie dotyczące naszego życia i naszej służby. Elizeusz porzucił wszystko, co miał w życiu, żeby pójść za swoim powołaniem. Każdy, kto chce w swoim życiu nieść namaszczenie i szczególną obecność Ducha Świętego, musi porzucić wszystko i pójść za swoim powołaniem. Nie da się pogodzić orania wołami i chodzenia za Eliaszem. Nie da się pogodzić tego, żeby w pełni być uczestnikiem tego życia tutaj na tej ziemi, a jednocześnie spełniać Bożą wolę. Bóg często przychodzi do nas i mówi, pójdź za mną. Właściwie dlaczego mówię często? Przychodzi do nas i mówi, pójdź za mną. Przychodzi tam, gdzie jesteśmy. Przychodzi tam, gdzie pracujemy. Przychodzi tam, gdzie jest nasze ziemskie dziedzictwo. Przychodzi tam, gdzie jest ten nurt naszego codziennego życia.
prawdopodobnie przychodzi tam, gdzie są nasze ziemskie marzenia. I mówi, porzuć to wszystko. Zostaw to i pójdź za mną. Siostry i bracia, nie ma namaszczenia tam, gdzie nie ma pójścia za Panem. Choćbyśmy mieli 4 płaszcze Eliasza, choćbyśmy udowodnili, że to jest ten płaszcz z tamtych czasów, jeśli nie idziesz za Panem, jeśli nie realizujesz Bożego powołania, jeśli nie porzucasz swoich własnych dróg, aby pójść i czynić to, co się Bogu podoba, nie będzie nad twoim życiem namaszczenia. Wielu z nas gubi swoje namaszczenie. Wielu z nas gubi swoje duchowe dziedzictwo, ponieważ zaprzestaliśmy realizować to, do czego nas Bóg powołał. Siostry i bracia, szczególnie się zwracam do młodych ludzi. Ja wiem, co to znaczy, kiedy Bóg wyrywa nas z naszego środowiska, z naszych życiowych marzeń, kiedy Bóg wyrywa nas z miejsca, w których zapuściliśmy głęboko korzenie, żeby pójść drogą za Panem. I wiem także, jak to boli i wiem, jak ciężko jest podjąć decyzję, żeby porzucić całe swoje życie i pójść za Panem. Ale tam, gdzie nie ma pójścia za Panem, tam, gdzie nie ma porzucenia swoich dróg, gdzie nie ma stuprocentowego oddania się służbie i zadaniu, do którego nas Bóg powołał, tam nie ma namaszczenia. Możesz mieć wiele płaszczy, ale nie będziesz mieć namaszczenia. Jest jedna taka historia i przejdę zaraz do następnego punktu. Często się tym dzielę, ponieważ rzeczywiście porusza mnie to. Może nawet słyszeliście, ale pozwólcie, że opowiem. U mnie w zborze, gdy byłem jeszcze pastorem, był pewien brat, na imię miał Henryk. Kiedy przeszedł na emeryturę, to były różne koleje jego życia, został ochrzczony Duchem Świętym i Bóg w tym momencie bardzo jego życie zmienił. Nie będę wchodził w szczegóły ze względu na czas. Otóż pewnego dnia, kiedy był już na emeryturze, dowiedziałem się tuż przed nabożeństwem, że właśnie zapadł w śpiączkę, jest w szpitalu na intensywnej terapii i że właściwie nie wiadomo, co się z nim stanie. Lekarz, który był u nas w zborze, neurolog, przyszedł do mnie i mówi do mnie, Marek, jako lekarz muszę powiedzieć o człowieku. On już jest roślinką. Chyba, że Pan Bóg uczyni cud, ale nic z niego nie będzie. Mózg jest martwy. Modliliśmy się o niego. Parę tygodni później obudził się. Pamiętam, kiedy byłem w szpitalu u niego, on usłyszał od lekarza takie słowa. Sam je słyszałem. Panie Henryku, Pan wie, że Pan przyszedł tutaj umrzeć. To cud, że Pan wychodzi. I on przyszedł do zboru i powiedział piękne świadectwo, na które się zawsze bije brawo i na które się nie zwraca uwagi potem. Powiedział świadectwo, skoro moje życie na ziemi się skończyło, skoro czas mojej pielgrzymki dobiegł do końca, a ja żyję, to moje życie poświęcam w 100% Jezusowi. Zaczął więc usługiwać w cichości, bez wielkich fajerwerków. Zaczął chodzić do hospicjum. Spędzał tam 3 razy w tygodniu czas na 24-godzinnych dyżurach. Pomagał tym chorym, trzymając ich za rękę, gdy umierali. Podawał im wodę, śpiewał pieśni, lubił śpiewać. Właśnie te pieśni, które dzisiaj śpiewaliście. Ja tak się nawracałem przy tych pieśniach, które dzisiaj wybraliście. Nowe też lubię, ale tamte też lubię. Więc poprawiał poduszki. Trwało to bardzo dużo czasu. Wybaczcie mi, skracam tę historię jak tylko możliwe. Pewnego dnia poprzez znajomych musiałem się zainteresować, co on tam wyprawia w tym hospicjum. Zawołałem go i mówię, bracie Henryku, proszę tutaj do mnie, powiedz mi, co się dzieje w tym hospicjum. On mówi tak, pielęgniarki i lekarze się cieszą, że tam jestem, bo mają mniej pracy. Ja wynoszę basen, przynoszę basen, jak ich boli, wzywam pielęgniarki, czytam im Biblię. Codziennie każdemu czytam Biblię. Z każdym śpiewam pieśni.
i tak mi opowiadał o tym, a potem powiedział coś, co mnie zwaliło z nóg. Powiedział tak: pastorze, ja nie pamiętam, kiedy ktoś ostatnio umarł, nie będąc pojednanym z Bogiem. Ci ludzie idą do Pana, do chwały, nie idą w dół, idą do Pana. Tam, gdzie jest wypełnienie Bożej woli, tam jest i namaszczenie. Tam, gdzie jest wypełnienie Bożej woli, tam jest i życie. Przejdę do drugiej rzeczy. 10 minut mi maksymalnie zostało. Ołtarz. O Eliaszu powiedziano, że zanim stąpił ogień na ofiarę złożoną na górze Karmel, Eliasz naprawił zburzony ołtarz Pana. Ja ostatnio, rozmawiając z wieloma chrześcijanami, także z niektórymi przygotowującymi się do służby, spontanicznie zadaję jedno pytanie. A powiedz mi, jak wygląda twoja społeczność z Bogiem? Jak czytasz Biblię? Jak się modlisz? Słyszę różne rzeczy, czasem niepokojące. Tam, gdzie nie ma ołtarza, tam, gdzie nie ma czasu spędzonego z Bogiem, sam na sam, tam, gdzie nie ma modlitwy, tam, gdzie nie ma Słowa Bożego, tam, gdzie nie ma umierania dla grzechu, tam nie ma namaszczenia. I chcę powiedzieć to bardzo jasno, sobie przede wszystkim i nam wszystkim. Choćbyśmy sprowadzili do naszego kościoła Hillsong i inne wszystkie razem wzięte metody usługiwania, jak nie szukasz Pana sam na sam, nie masz namaszczenia. Zapamiętajmy to sobie raz na zawsze. Czasem mówię, że społeczność z Bogiem, modlitwa i słowo jest jak antybiotyk. Nie ma znaczenia, z jakiego powodu nie przyjmujesz antybiotyku, ale efekt jest taki, że nie działa w tobie. Kiedy się nie modlisz, nie obchodzi mnie dlaczego. Różne są powody, dla których czasem usprawiedliwione, dla których nie możemy się modlić, albo nieregularnie to robimy, albo Słowo Boże nieregularnie czytamy. Efekt jest taki, że jesteś chory, że Pan nie ma dostępu do ciebie. Namaszczenie jest tam, gdzie jest naprawiony ołtarz. Ołtarz naszej modlitwy. Ołtarz trwania w Bożym Słowie. Ołtarz naszej pobożności. Ołtarz uciekania od grzechu. Nie wiem, czy uciekniemy tak zupełnie. To dziadostwo się przypałętuje do naszego życia ciągle. Ale mamy unikać grzechu, uświęcać swoje życie. Jeśli nie dbamy o tę dziedzinę naszego życia, choćbyśmy byli najlepiej wykształconymi, najwymowniejszymi kaznodziejami, choćbyśmy zorganizować potrafili wszystko jak należy, niczym jesteśmy, bo nasze życie się rodzi na kolanach. Niech ktoś powie amen, jeśli się zgadzacie. Nasze życie rodzi się na kolanach. To jest namaszczenie. Nie w tym płaszczu. I jeszcze jedną rzecz, pośród wielu może chciałbym powiedzieć. Namaszczenie jest tam, kiedy służymy ludziom i służymy Bogu z miłością. Jezus zapytał Piotra już po zmartwychwstaniu: Piotrze, czy mnie miłujesz? Tak, Panie, Ty wiesz. Paś owieczki moje. Jezus tak bardzo kocha swoje owce, że nie posyła do tych owiec najemników, że nie posyła do tych owiec fachowców, posyła do tych owiec ludzi, którzy kochają ponad samych siebie te owce. Wiecie, kto jest najlepszym opiekunem do dzieci, jeśli ktoś ma małe dzieci? Fachowa siła? Doktor pedagogiki? Babcia. Jak rodzice muszą wyjechać gdzieś, zostawić pod czyjąś opieką te dzieci, kto jest najlepszy? Babcia. A dlaczego? Bo kocha ponad wszystko te wnuki. Tam, gdzie słudzy pańscy miłują Kościół,
Tam, gdzie słudzy pańscy miłują Boży lud, tam jest i namaszczenie. Chcę powiedzieć to tak. Kościół jest wspaniałym sługą, ale bardzo okrutnym panem. Niech Kościół nigdy się nie zamienia w pana, który panuje nad życiem ludzkim, wydaje tylko rozkazy. Kościół niech będzie sługą. Jezus jest Panem. Wiecie, i tak sobie nieraz myślę. Jedną krótką historię i zakończę. Tak, pozwolicie? Jeszcze jesteście w stanie słuchać? Ja wiem, że wy chcecie się modlić o waszego nowego pastora. I wiem, że go tak kochacie. I o waszą nową pastorową. Ale znieście mnie jeszcze 5 minut. Zgoda? Jakiś czas temu, kiedy jeszcze byłem pastorem, razem z moją żoną usługiwaliśmy w zborze. No wiecie, losy ludzkie różnymi drogami się toczą. Musieliśmy wyłączyć kogoś ze zboru. Mniejsza. Z jakich powodów? Dyscyplinarnie. I to żadna chluba, żeby wywalić kogoś z hukiem ze zboru. Więc zrobiliśmy to najbardziej przyjaźnie, jak tylko było możliwe. Nie było kłótni, nie było awantury. Po prostu powiedzieliśmy, jakie są zasady. Rozstaliśmy się w pokoju. Po jakimś czasie ta siostra poprosiła moją żonę o rozmowę. Powiedziała tak, moje życie się zmieniło. To bardzo skomplikowane losy. Mówi, wiesz, muszę spisać testament o dzieci, jakieś tam sytuacje, 2 małżeństwa. Mówi, muszę spisać testament i mówi tak. Czy mogłabym poprosić ciebie, żebyś, gdyby coś mi się stało, żebyś do mojej Ewy, mówi, była wykonawcą tego testamentu. A moja Ewa mówi, ale dlaczego ja? Niedługo po tym, jak tego kogoś poprosiliśmy o opuszczenie zboru. I ta osoba, ta siostra powiedziała tak. Bo nie mam nikogo innego na świecie, komu mogłabym zaufać tak jak Tobie. Siostry i bracia, w miłości, jaką tworzymy w Kościele, jest namaszczenie. Pastorze, jak ci, do Ciebie ktoś przyjdzie i powie tak, trzeba zrobić z nimi porządek, to zrób z nimi porządek tak, jakbyś robił porządek ze swoją własną córką. Z miłością i uważaj, żeby nie zranić. Z miłością i uważaj, żeby zostawić otwarte drzwi na powrót. To nie sztuka powyrzucać. To nie sztuka zapanować. To nie sztuka przyjąć zasady jako najważniejszą rzecz, która nami rządzi. Miłość jest spójnią doskonałości. I tam, gdzie w Kościele jest miłość, tam, gdzie potrafimy robić coś, dając serce innym, a przychodzą trudne rzeczy, przychodzą trudne okoliczności, to mamy rządzić się prawem miłości. Tak jakbyśmy musieli uporać się z problemami z naszymi własnymi dziećmi, które kochamy. W tym jest namaszczenie. Kiedy sługa pański zaczyna bić swoje współsługi, tam nie ma namaszczenia. Siostry i bracia, apostoł Jan zawsze mówił, podobno tak mówią o nim legendy, miłujcie się nawzajem. Pora kończyć. Życie w obecności Ducha Świętego to raczej Twój wybór niż przypadek. Bóg Ciebie wybrał, żeby Cię obdarzyć, ale to Ty musisz wybrać, czy pójdziesz za głosem Pana, czy będziesz szukać Pana, czy będziesz wybierać to, w czym jest Jego namaszczenie. Dzisiaj jest czas, kiedy możemy podejmować decyzję i pójść za Panem. Ja wiem jedno. My wszyscy, jako jednostki, jako rodziny i jako zbory, potrzebujemy namaszczenia Pańskiego, bo tam jest życie,
bo tam jest źródło życia. Wybierzmy ten płaszcz namaszczenia. Wybierzmy ołtarz Pański. Wybierzmy wypełnienie Bożej woli. Wybierzmy miłość. A Pan resztę dla nas i przez nas wykona. Niech was Bóg błogosławi.